Duża synagoga, mała synagoga i dom KHU, czyli dom siedziby władz gminy tu włodawskiej, bo tak jak na pewno wiecie albo się dowiecie, przed II wojną światową Żydów we Włodawie było prawie 80%, czyli około 10 tysięcy mieszkańców, to Żydów było 7 do 8 tysięcy, trochę Polaków i trochę miejscowych, czyli to Białorusy, Poleszucy, no po prostu miejscowi się mówiło, Ukraińcy, ale tak trudno powiedzieć konkretnie, w każdym razie miejscowi. Ten obiekt jest najstarszy, bo jest około 1764 roku z fundacji Czartoryskich wybudowany. Oczywiście on nie był od razu takim o tym kształcie, tylko był dużo mniejszy. Te babińce były.